Hej, 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 Liska. W jednym filmiku informacyjnym dotyczącym Crossouta, więc tak. Jeden z użytkowników spytał się mnie o to, czy może zainstalować Crossouta na nowym komputerze z powodu budowy na komputerach stary, już stary, a nowy, nowy. Wiadomo o co chodzi. I poszukałem, dowiedziałem się. Więc już odpowiadam na to pytanie i przy okazji informuję wszystkich graczy, którzy oglądają ten filmik, że iż niedawno, w cudzysłowie, zostało, został zwiększony limit z... Prędzej było tak, że można było na jednym komputerze zainstalować crossouta, a następne zainstalowanie na innym komputerze, logowanie się z tego samego konta, no skutkowało zablokowaniem ogólniego. Więc teraz zostało to podniesione do trzech komputerów. Więc można mieć zainstalowanego kresota na trzech komputerach, więc nie powinno być najmniejszego problemu. Lecz w razie, jeżeli coś by się działo, należy się skontaktować właśnie z supportem. Z więcej to nie jestem w stanie, trzeba osobiście to zrobić, prawda. Więc to nad bardzo nie ma co się tutaj rozgadywać, robić filmiku 3 godzinnego, godzinnego czy nad 15 minutowego wystarczą dwie minuty w zupełności. Więc, co tu za dużo mówić, to będzie chyba wszystko, co powinniście wiedzieć, w razie czego proszę wszystkie pytania, postaram się też odpowiedzieć jak najszybciej. Więc, drugi raz więc, tak, trzeci. Co tu za dużo mówić, żegnamy się, do następnego filmiku. Cześć, Ludziska.